Siema widzowie, witam was w tym dzisiejszym krótkim odcinku. Jak wiecie lub też nie, pisałem oczywiście na społeczności oraz na Discordzie, że od dzisiaj, ponieważ już jest tutaj oczywiście po egzaminach tych, co pisałem, no i teraz mogę tutaj w pełni oddać się YouTube'owi, no czyli oczywiście robić odcinki i streamy praktycznie codziennie. Odcinki widzowie od teraz będą codziennie, ze streamami nie wiem jeszcze jak, ale myślę, że tak jak były, czyli oczywiście piątek, sobota, niedziela. Wyjątkowo dzisiaj, jak widzicie ten film o 15, o 16 zrobimy sobie streama, dlatego wpadajcie, a ja już mówię o co chodzi w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie widzowie, sezon kończy się za 8 dni. Sezon drugi rozdziału 3 trwa do 3 czerwca. Mamy nawet tutaj napisane. No i oczywiście jak wchodzi nowy sezon, to wchodzi także nowy karnet oraz nowe przedmioty, które możemy sobie zdobyć. Jak wiecie, karnet w tym sezonie wygląda oczywiście w ten sposób i pewnie zastanawiacie się, jak będzie wyglądał on w kolejnym sezonie. Jeśli jesteście tego ciekawi i po prostu chcecie sobie chcecie się dowiedzieć, jak będzie wyglądał karnet zanim on wejdzie do gry, to oczywiście oglądajcie odcinek do końca. Dobra widzowie, więc ja już jestem oczywiście na naszym Twitterze u niejakiego likera o nazwie FN Assis. Oczywiście tutaj mamy widzowie pokazany karnet, który także widzicie na miniaturce. Zaraz sobie go klikniemy, tylko oczywiście zanim wam pokażę jak wygląda ten karnet, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, suba na kanale, wpisać kod MATYCITY w sklepie i klikamy pokaż. Tak to widzowie właśnie wygląda. Już tłumaczę, żebyście się tutaj nie zastanawiali. Więc tak, mamy tutaj widzowie coś, co wygląda w ten sposób. Mamy tutaj Battle Pass, czyli oczywiście zwykły karnet. I moja teoria jest taka, że ten skin będzie na pierwszym stopniu, a ten będzie na ostatnim. Dlaczego tak uważam? Dlatego widzowie, że zobaczmy sobie w grze. Widzicie to? Nie, dobra, teraz trochę głupotę powiedziałem, bo ten skin nie jest na pierwszym. Ale w każdym razie ja mam taką widzowie teorię, że właśnie ten skinek będzie na pierwszym stopniu, a ten będzie na ostatnim. Oczywiście ta teoria jest po prostu teorią, więc nie jest to pewne, czy na pewno ten skin będzie na końcu, a ten na początku, ja po prostu tak myślę. No i przechodzimy oczywiście dalej. Mamy tutaj assemble, nie wiem co to znaczy, ale oczywiście jest to coś w stylu naszego Kill Offa Omni, czyli tego, który teraz widzicie na ekranie. Pewnie będziemy mieli Kill Off, który trzyma właśnie ta postać. Z tego co widzę, to jest jego ręka, czyli być może będziemy mieli coś takiego, że będzie miał wbudowany Kill Off, który będzie jego ręką. Dziwne to będzie, ale zobaczymy jak to będzie działało. No i pewnie będą tutaj do tego jakieś style czy coś. Dobra, oczywiście tutaj bonusowe nagrody, czyli dodatkowe style do tych skinów. Fajnie się tutaj prezentują te dwa skiny, więc uważam, że karnet będzie fajny. Dzisiaj mamy motyw Star Warsu, znowu oczywiście mamy tutaj Vadera, czy jak on się tam nazywał. No i widzowie, przechodzimy sobie tutaj do tej części po prawej stronie. Jak widzicie, mamy tutaj napis Coming Soon, czyli wkrótce, czyli to jest jeszcze niedostępne. Nie można tego w żaden sposób, pomimo gdybyśmy kupili setny poziom karnetu, to nie możemy tego odblokować. Jest to coś w stylu naszego skina w tym sezonie, czyli oczywiście Prowlera. Widzicie, nawet jest w tym samym miejscu. No i oczywiście mamy skina, do niego kill-offy, emotki i tak dalej. Tak samo widzowie, zamiast Prowlera mamy tutaj Indiana Jonesa. Indiana Jones to jest postać z serii filmów, nawet jeśli nie oglądaliście, to na pewno kojarzycie. No i właśnie ten skin zostanie wprowadzony do gry w postaci ukrytego skina, którego będzie można zdobyć za wyzwania w dalszej części sezonu. Oczywiście będzie do niego malowanie, plecak, graffiti, kill-off, taniec, no i inne tego typu po prostu rzeczy. Więc jeśli będziecie kupować sobie ten karnet właśnie za 8 dni, to nie zapomnijcie o kodzie MATYCITY w sklepie, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Teraz widzę, że lecimy już z odcinkami codziennie, dlatego myślę, że warto wpisać ten kod i zostawić suba. A ja będę już kończył ten odcinek, ponieważ dowiedzieliście się już tutaj, jak będzie wyglądał karnet. Dlatego jeśli chcecie więcej takich informacji na temat nowego sezonu, to nie zapomnijcie właśnie o subie i łapce. Wbijajcie na Discorda, bo tam też podaję ważne informacje co do nowych przecieków na nowy sezon. No i to tyle. Siema.